Witajcie! Dzisiaj akcja Rębak. Jedna ważna rzecz. Tu jest suche, a tu jest mokre. Mokrego nie chcę brać, szybko się zapycha i trzeba to robić bardzo, bardzo powoli. Suche idzie nieco szybciej, ale też trzeba uważać, bo też się lubi zapychać. Tutaj mamy rębak polskiej produkcji. Nadaje się do, nawet do ciapka. Praca przy 540 obrotów. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. Na razie taki mały patyk. Bardzo fajnie, bo robi takie małe zrębki, a o to mi chodziło. Patrzcie. Takie gałęzie ona ma ile? 7 cm. Pakujemy. Wygląda na to, że to bardzo fajna maszyna, ale do wszystkiego trzeba wprawy, także trzeba się też jej nauczyć. Takie zrębki to w sadownictwie będzie rewelacja, skarb.
No, wiecie co mi się jeszcze podoba w tym nagrywaniu? Czasem się człowiekowi nie chce iść do tej roboty. Albo to pogoda taka, albo inna. A jak pomyślę, że mam nagrywać film, no to od razu mi się chce. No i szkoda tego palić, jak to taka świetna masa jest. Zobaczcie, trociny idealne. A teraz jak sobie policzymy, że jakbym przywiózł, słuchajcie, takiego tira takich zrębków, to chyba to kosztuje 3000. No i posprzątane.
No. Także widzicie, taka akcja. Znowu na dwa Ursusy, chciałem powiedzieć na trzy. Teraz tutaj jeszcze to najpierw to weźmiemy, potem to. O, ja mu tutaj poskładam to, a on za ten czas. O, widzicie, i takie próchno też to wszystko pójdzie. Dawaj tam, no. Wszystko tu, słuchajcie, pójdzie w ten rębak. A chcę wam powiedzieć, że jest fajnie, bo mam tutaj trochę do sprzątania jednak takich rzeczy. No. A jak? Cieplutko.
No, także widzicie, tu jeszcze wezmę trochę tych patyków, co widać te, i pakujemy do ciągnika, znaczy do tego rębaka. Ale ładny widok, nie? Czekajcie, podejdę bliżej, żeby było lepiej widać fajny ten ciapek i 60. O! Patrzcie, jak ładnie. Taki zestawy dwa. Jeden z rębakiem, drugi z przyczepą i z turem. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!